dzień dobry, witam się z wami niezwykle, naprawdę niezwykle serdecznie w kolejnym epizodzie Na Ratunek Schalke V2. To kolejny epizod, ale pierwszy epizod drugiego sezonu, gdzie znajdujemy się w drugiej Bundeslidze. Moi mili, na sam start, na sam początek ode mnie ogromna, serdeczna prośba o zostawienie tutaj równie serdecznego kciuka w górę, żeby na dobry początek tego drugiego sezonu przebić tutaj 1500 łapek w górę. Co wy na to? Przed nami taka masa nowości i realiów, w których będziemy się musieli odnaleźć, że głowa mała. Zacznijmy na dobry początek od tych rzeczy przyjemnych. Jak sami widzicie, nasz skład rozwija się po prostu fenomenalnie i zaczyna wyglądać już coraz atrakcyjniej. Co więcej, doczekaliśmy się w końcu przemiany Maćka Wawrzyniaka na napastnika. Z 30 punktów overalla, pewnie wielu z was się zastanawiało, koniec końców, na jaki pułap ten piłkarz będzie w stanie się rozwinąć, i odpowiedź poznamy za 3, 2, 1. Maciek Wawrzyniak, 47 punktów overalla w wieku 15 lat. Myślę, że jest w nim potencjał na naprawdę dobrego piłkarza, więc nie będę go tutaj absolutnie skreślał. Chcemy też jakiegoś Polaka tutaj mimo wszystko rozwinąć na naprawdę sensowny poziom. Tak jak na przykład Iker Ruiz, który już ma 16 lat, już ma 65 punktów overalla i myślę, że to jest kandydat, którego wypożyczyć po prostu będzie trzeba. Dlatego Iker Ruiz w tym momencie zostanie przeniesiony do drużyny seniorskiej. Do drużyny seniorskiej zostanie przeniesiony także Adrian Weiss, a także Kamil Kaczmarek. Czy kogoś jeszcze tutaj mógłbym wypożyczyć, przenieść? Może tego Emila Fuchsa? Na razie jeszcze poczekajmy, aż on tutaj na prawego obrońcę się przekonwertuje i wtedy będziemy mogli go przerzucić. Czy jeszcze jakiegoś Polaka tutaj mamy, kogo moglibyśmy przerzucić? Jest Darek Pawłowski, ale Darek Pawłowski jest na razie jeszcze w takim stanie, jeszcze jest za młody. Patrzę jeszcze dalej, czy kogoś możemy tutaj przerzucić, może Mateo Zimon, możemy niektórych posprzedawać, niektórych możemy sprzedać, niektórych możemy wypożyczyć i tak dalej, moi mili, to jest początek lipca 2025 roku, dokładnie tak, przed nami druga Bundesliga i będziemy się tutaj mierzyć z takimi zespołami jak FC Köln, FC Nürnbergia, Arminia Bielefeld, Dynamo Dresden, Fortuna Düsseldorf, Eintracht Braunschweig, Greuther Fürth, Heidenheim, Hertha BSC, Holstein Kiel, Jan Regensburg, Kaiserslautern, Karlsruhe, do którego przecież wypożyczony jest Keke Top, Magdeburg oraz Paderborn, Darmstadt i Saarbrücken. Dokładnie tak to wygląda i ta batalia o pierwszą Bundesligę, o główną klasę rozgrywkową już jak najbardziej jest realna. Ale żeby to zrobić, trzeba sprzedać naszego zawodnika, którego to sprzedać musimy, czyli najwyżej ocenionego zawodnika w naszym klubie, Mehmet Can Aydın. Zaledwie 12 miesięcy jego kontraktu i na razie nikt, co jest dla mnie absolutnym zaskoczeniem, się po niego nie chce zgłosić, ale Mehmet Can Aydın już zawstydziłby wielu. Jego wartość to 20 milionów, więc nie będziemy w stanie wykonać tutaj żadnych ruchów, dopóki de facto tego zawodnika do siebie nie sprowadzimy. No i właśnie, jak sprzedamy Mehmeta Cana Aydina, to na pewno trzeba będzie też poprzedłużać kontrakty. I to nie tylko poprzedłużać kontrakty, tylko po prostu te kontrakty renegocjować, ze względu na to, że znajdujemy się już w drugiej Bundeslidze. I żeby zachować pewne realia, to ja bardzo chciałem tutaj zweryfikować te statystyki, żeby móc jakoś je odnieść do rzeczywistości. Moi mili, zgodnie z danymi statystycznymi ze strony Footy Stats, jak sami widzicie, średnie wynagrodzenie w drugiej Bundeslidze w aktualnym sezonie wynosi 308 tysięcy euro, 308 tysięcy euro rocznie. Co daje tak plus minus, no jeśli mam być szczery, a będę szczery, około tutaj, jak sami widzicie, na miesiąc 25 tysięcy euro tygodniowo. I dokładnie, ze względu na to, że pamiętamy, że nasza sytuacja też jest jaka jest, to chciałbym przyjąć taki limit, żeby spróbować nie przekraczać tych 25 tysięcy tygodniowo. Oczywiście mamy tutaj też i takich gwiazdorów jak na przykład m.in. Dawid Kownacki, który jest tutaj obecny, który zarabia naprawdę niebotyczną kwotę. To jest milion, to jest okrągła bańka, która jest tutaj rocznie dla niego wypłacana, więc to jest naprawdę spore pieniądze. No zresztą, moi drodzy,
Nie trzeba być jakimś matematycznym orłem, żeby to podzielić sobie na 12 i wyliczyć absurdalnie wręcz wysoką tutaj tę tygodniówkę. Dlatego no może te 25 to trochę przegiąłem, ale 30. 30 myślę, że to jest akurat jak najbardziej sensowna kwota, żeby tych 30 nie przekraczać. Mam nadzieję, że się z tym zgadzacie. Dajcie mi o tym znać koniecznie w sekcji komentarzy. No i jak sądzicie, czy taki research się sprawdza, czy to będzie miało sens, czy sensu mieć nie będzie miało, bo ja uważam, że jak najbardziej. Ale żeby cokolwiek robić, najpierw trzeba Mehmeta Chana Aydina sprzedać. Dokładnie tak i mam nadzieję, że uda się nam to zrobić jak najszybciej. Zaczynamy od oferty transferowej. Burnley chciałoby nam wcisnąć Sandera Berge. No ja powiem tak, przede wszystkim nie będziemy w stanie tutaj sprostać wymaganiom zawodnika z Premier League, jeżeli chodzi o tygodniówkę. Dokładnie tak. I o ile Sander Berge wydaje się być całkiem interesującą opcją, żeby wlecieć do naszego składu, to oferują nam zawodnika na pozycję, która jest już przez nas spokojnie obstawiona. My możemy Mehmeta Chana Aydina sprzedać za jego kwotę wyjściową najmniej, czyli za te 20 milionów euro, dlatego rozpocznijmy renegocjacje z Burnley. Mamy informację o tym, że Soichiro Kozuki jest w szczytowej formie. Ciekawy jestem, czy ten zawodnik już w niedalekiej przyszłości rozwinie się na poziom przewyższający te 70 punktów overalla. Bardzo bym chciał, żeby tak było. Jak zyskamy jakieś pieniądze z transferu, no nie jakieś, tylko ogromne pieniądze z transferu Mehmeta Chana Aydina, to wtedy będziemy się w stanie skupić już na pozostałych ruchach transferowych, na przedłużeniu kontraktu, na wykupieniu poszczególnych zawodników i tak dalej, na jakichś ruchach transferowych, na wykupieniu środkowego obrońcy, na które to tak długo czekaliśmy. I właśnie, moi drodzy, teraz też jest do nas bardzo dużo informacji zwrotnych, ponieważ mnóstwo piłkarzy, którzy to na wypożyczeniach byli tych krótszych, takich jak chociażby Keke Top, teraz do nas z tych wypożyczeń wrócili. Polter, mój najdrożsi, jest już odszedł od nas na zasadzie wolnego zawodnika. Malinowski i Bianki opuścili klub jako transfery. Mamy informację o doskonałych wynikach szkółki juniorów. Jestem bardzo zadowolony, że udało się nam już tutaj to zrealizować swoją drogą. I jakie mamy cele na ten sezon? Zobaczmy. Zacznijmy od tego, że siłą rzeczy zrealizowaliśmy już jeden cel, czyli ściągnięcie co najmniej trzech piłkarzy w wieku poniżej 20 lat o potencjale większym niż średnia oceny ogólnej piłkarzy na tej samej pozycji w aktualnym zespole, więc już to zrobiliśmy. Jeżeli chodzi o najwyższy, mamy także ściągnąć do szkółki juniorów trzech obrońców. Ponownie mamy wprowadzić czterech juniorów do drużyny seniorskiej i w ciągu dwóch sezonów dać im szansę w 20 meczach. Wow, to jest całkiem sporo, ale mamy tutaj dużo dostępnych zawodników. Jeżeli chodzi o ekspozycję marki, mamy ściągnąć jednego kluczowego piłkarza grającego na pozycji pomocnika lub napastnika. No to wydaje mi się, że prędzej pomocnika niż napastnika. Chociaż, no kto wie, czy może jak będziemy renegocjować ten kontrakt z Pejczinowiciem, to czy wtedy byśmy nie wynegocjowali też dla niego jakiejś opcji pozostania u nas na zasadzie kluczowego i czy to by też nie zostało uznane. DFB Pokal, 1/8 finału. Bundesliga druga, mamy wywalczyć bezpośredni awans. Od razu nam dali tak duże, kurczę, to powiem wam, że rygorystyczne dosyć cele tutaj nam dali. Jak na taki początek, naprawdę uważam, że rygorystycznie podeszli do sprawy. Mamy kolejne sprawy transferowe. Przede wszystkim dogadana została sprzedaż Mehmeta Chana Aydina do Burnley, ale ja jeszcze się z tym wstrzymam, ponieważ tutaj mamy prowadzone negocjacje w sprawie odejścia ewentualnego tego piłkarza, być może do Las Palmas. Dlatego zobaczymy. Zeguina, ja wiem, że zaraz będą go kusić, ale to już jest 30-letni zawodnik. Myślę, że to jest piłkarz, który no tym bardziej nie musi odchodzić do Darmstadt. To jest też druga liga niemiecka. Iker Ruiz. Pisa chciałaby go kupić. Ale ja go nie chcę kupić, ja chcę go wypożyczyć. Jeżeli już, to ja chcę go wypożyczyć. Poczekamy na razie z tą odpowiedzią co do tej kwoty, jaką udzieli. A z drugiej strony, co, po co czekać? Po prostu ją zaakceptujmy i zobaczmy. Nawet jeżeli oddamy go za 20 milionów, to jesteśmy przygotowani na to, ale to jest zawodnik, którego trzymaliśmy, żeby go rozwinąć jak najbardziej i wiedzieliśmy, że z nim kontraktu już nie przedłużymy. Możemy z kolei teraz zmierzyć się z zespołami ze ścisłej czołówki, zaczynając od Cremonese, Lasu Verona, Salzburga, Hamburgera, Lorient, VfL Bochum czy Royalnej Antwerpii. Mamy informację. Ta informacja to oczywiście Europejski Puchar Narodów, zmierzymy się tutaj z Salzburgiem, z Hamburgiem, który też będzie naszym rywalem, a tymczasem stało się! Mehmet
Chan Aidin, niekwestionowany bohater tego pierwszego sezonu, który bardzo nam pomógł i przede wszystkim do samego końca chciał w naszym klubie być i dopiero teraz odejść, pozwolił nam też dzięki temu zachować niesamowity komfort finansowy. Panie Mehmet Chan Aidin, dziękujemy, dziękujemy i jeszcze raz dziękujemy, a teraz rusza na podbój nowego można powiedzieć. Mehmet Chan Aidin to zawodnik, który na pewno osiągnie wysoki poziom. Do Burnley przenosi się za 21 milionów euro, tak to zaokrąglimy, będzie prościej. Negocjacje ocenione na A, też się z tym zgadzam, bo trzeba pamiętać, że to jest piłkarz, który miał tylko roczny kontrakt. W jego miejsce oczywiście już przygotowany Matriciani, ale teraz na całe szczęście możemy już ruszyć z naszą ofensywą, jeszcze nie transferową. Wiem, że byście tego chcieli, ale najpierw czas na ofensywę kontraktową. Zacznijmy od naszych zawodników. Matteo Simon. Damy go na listę transferową. Fabrizio Barrera może się dostać na listę transferową również. Kaczmarek, damy go na listę wypożyczeń. Na listę wypożyczeń może także trafić Adrian Weiss. Czy Fiete Zigla chyba też może pójść na listę transferową. I teraz mamy sporo napastników. I właśnie, wśród tych napastników na pewno chciałbym Briana Lazme ostatecznie sprzedać, zostawić u nas w drużynie na pewno jako dwójkę Linusa Jansena, Jenana Pejcinowicza, Keke Topa, a pozostałych tych tutaj gagatków moglibyśmy wypożyczyć. Na pewno trzeba wypożyczyć Dawida Hasa, bo to jest bez sensu, żeby ten zawodnik... wiecie co? Może Brian Lazme w takim razie ewentualnie zostać jako taka opcja na, w razie czego. Ale Has na wypożyczenie. Matteo Simon na liście transferowej i tak dalej. I wtedy wszystko się tutaj zgadza. Kaczmarek do wypożyczenia. Iker Ruiz. Ikera Ruiza myślę, że też mógłbym wypożyczyć. Z drugiej strony zastanawiam się, ale no nie, raczej go wypożyczę, bo zarząd dał nam proste zadanie. Musimy tak czy siak siłą rzeczy ściągnąć tutaj jakiegoś kocura i pytanie też, na jaką pozycję go ściągniemy. To też wcale nie jest takie łatwe i takie oczywiste. Josza Wosz. Zastanawialiśmy się nad przerobieniem tego piłkarza na środkowego pomocnika ofensywnego i dokładnie teraz podejmiemy taką próbę. Patrzę dalej i zastanawiam się, czy kogoś jeszcze tutaj moglibyśmy sprzedać, czy ktoś jeszcze mógłby tutaj odejść, czy któryś z zawodników mógłby tutaj pełnić inną rolę. Numerem 1 na naszej bramce oczywiście będzie Elias Posz, numerem 2 będzie Ralf Ferman, a pozostali zawodnicy mogą być wypożyczeni. To wszystko będzie się powoli klarować. Zacznijmy jednak od renegocjacji kontraktów. Zawodnikiem najbardziej... Ten, który zasługuje na największe tutaj wyróżnienie, no to jest oczywiście Tobias Mohr. Najwyższy overall to jest piłkarz, który absolutnie zasługuje na kontrakt kluczowego zawodnika i wysoką tygodniówkę. A chcemy mu taką zaproponować. Nie chciałby przedłużać, no ja się z tym nie zgodzę. Przedłużenie na 2 lata pewnie się nie zgodzą, więc zostaniemy z opcją rocznego przedłużenia. Niestety, niech będzie przedłużenie o rok. Zignorujmy zatem klauzulę odstępnego i teraz zaproponujmy mu 27 tysięcy tygodniówki. Wiem, że ktoś z was powie, po co ty to robisz? Możesz ich trzymać na takich małych tygodniówkach. Ale to będzie nierealne. To byłoby nierealne i bezsensowne. Sprawdziliśmy, zweryfikowaliśmy te wynagrodzenia, jak wyglądają w lidze i uważam, że to jest dobry kierunek, żebyśmy poszli w tę stronę. Tak samo Linus Jansen. Z tym zawodnikiem chciałbym bardzo podpisać długoterminowy kontrakt, jeżeli tylko on się na to zgodzi. Dlatego zacznijmy od roli w zespole i dajemy mu kontrofertę. Linus Jansen będzie dla nas zawodnikiem kluczowym. Proponuję przedłużenie o 2 lata, więc o 3 zrobimy tutaj bezproblemowo. No na pewno chcę odrzucić klauzulę odstępnego, bo za 14 milionów to nam go zgarną w połowie tego sezonu. No i jeżeli chodzi o płacę, no to też nie bądź śmieszny z tą płacą i ceń się troszeczkę wyżej, przyjacielu. Myślę, że 20 tysięcy tygodniówki to jest dla ciebie coś, co możesz spokojnie tutaj zaakceptować. I na to się zgadza, nieco liczył na inne zarobki, chłopie. 21 tysięcy tygodniówki dla Linusa Jansena stało się faktem. Idziemy dalej, na podobne wynagrodzenie myślę, że może liczyć także Paul Seguin. Czy on się zgodzi tutaj? O, widzicie? Realniejsze oferty nam składa tutaj jakby... Dobra, przyjacielu, dajemy ci 20. Dajemy ci 20. I nie proponuję ci więcej niż 21,5. O, to zrobimy... O, tak o. No i zgodził się. Ale bez przedłużenia? Nie, no to nie, no to jest 11 miesięcy. Na pewno nie bez przedłużenia, to w ogóle jest jakaś nie,
surrealistyczna oferta. Rola jego będzie na pewno dla nas kluczowa. Wspaniale. Długość kontraktu, no przedłużmy z nim chociaż o 2 lata. Nie chcę przedłużyć, ok, czyli zostaniemy tylko z opcją roczną. No to jest 30-letni zawodnik, to też może lepiej tak. Zignorujmy klauzulę odstępnego i teraz zaproponujmy mu pensję na poziomie tych 19, co mówił. Albo i wiecie co, zaokrąglimy ładnie, niech będzie po prostu 20 tysięcy tygodniowo. I taki maluteńki podpis, jeszcze usuńmy premię. I to powinno się wszystko ładnie z sobą spiąć. Nie możemy zapominać też o takim zawodniku jak Henning Matriciani, który będzie teraz naszym najistotniejszym i najważniejszym bocznym obrońcą. Dlatego negocjujmy z nim kontrakt, przedłużmy z nim ten kontrakt, mam nadzieję, o nieco dłużej niż tylko rok. Liczba, dajmy mu rolę ważnego, czy będzie chciał być kluczowy. Chce być oczywiście kluczowy, zgadzamy się na to. Długość kontraktu, dajmy 3 lata. Zgadza się tylko na rok, no to dajmy w takim razie 2. I teraz zignorujmy klauzulę odstępnego i przejdźmy do propozycji, gdzie pensję dajemy mu też 20 tysięcy tygodniówki. I tu się wszystko ładnie, pięknie zgadza. Usuwamy premię i składam mu taką ofertę. Wiecie co? Ja to zrobię teraz, żeby was z tym wszystkim nie zanudzać. Mamy, moi drodzy, przedłużone kontrakty. Wygląda to teraz nieco realnie i musicie przyznać, że no nie ze wszystkimi udało się tutaj przedłużyć kontrakty w formie długoterminowej, ale ogółem jest naprawdę, naprawdę nieźle. Zatem czas na transferowe negocjacje. Musimy rozpocząć od potwierdzenia wykupu Dženana Pejčinovića. Płacimy 2,5 miliona euro. To jest absolutna okazja. Z tym piłkarzem możemy teraz negocjować bezpośrednie, co za tym idzie. Jak damy mu rolę kluczową, to moi najdrożsi. Kurczę, widzicie? Ej, my dobrze przewidzieliśmy tę jego płacę. Jesteśmy w stanie mu taką płacę zaproponować. Jesteśmy w stanie mu realnie zaproponować taką płacę. Ja bym chciał mu zaproponować także kontrakt aż na 5 lat. On chce się z nami związać na 3, więc jeżeli zaproponujemy 4, to się powinniśmy spotkać po środku. Klauzuli odstępnego z kolei bym nie chciał, no chyba że w sekcji komentarzy mnie poprawicie, że jednak ta klauzula odstępnego powinna zawsze i wszędzie być. Pensję natomiast damy ci... No co by tutaj jakoś specjalnie nie nadwyrężać i nie nadszarpnąć też naszego zaufania, no to zmniejszymy to w taki sposób, usuniemy tutaj te premie. 18,5 tysiąca tygodniówki. Mamy to! Mamy to! Dženan Pejčinović. Przedłużyliśmy z nim umowę, czy tym samym zrealizowaliśmy opcję kontraktu tego transferu? Wydaje mi się, że tak, no jakby nie patrzeć. Zaproponowaliśmy mu rolę kluczową. Wita go oczywiście Tobias Mor, co jest troszeczkę idiotyczne, jakby nie patrzeć. Ten ziomo tutaj cały czas był. Dženan Pejčinović do Wolfs, z Wolfsburga do Schalke za 2,5 miliona euro. Skandalicznie niska oferta za tak fenomenalny talent. Zrobiliśmy tutaj okazję doskonałą. To powiedzieć, że zrobiliśmy okazję doskonałą, to nic nie powiedzieć. Ściągnęliśmy kolejnego zawodnika, ale czy my tym samym też nie podpisaliśmy właśnie jakby tegoż kluczowego napastnika? To się też nie powinno tak liczyć? No oczywiście, że tak się liczy. Zajebiście. Czyli jeszcze to sobie ogarnęliśmy w tym samym momencie, więc w ogóle piękna sprawa. W miejsce Lazme wskoczy tutaj na pewno na ławkę rezerwowych Keke Top. Jest tutaj Keke Top już przygotowany. Ale właśnie, zaczyna się robić troszeczkę bardziej dziurawo na tej obronie. Trochę coś mi... myślę, że prawa pomoc to jest siłą rzeczy pozycja, którą też byśmy wzmocnili. Wydaje mi się, że jest to całkiem sensowne. W sensie Eliasowi Poszowi, jako naszemu bramkarzowi, jako naszemu juniorowi, możemy dać troszeczkę większą tolerancję na taki czas rozwojowy, jakby jestem na to przygotowany. Ale dalej... no, to już nie jestem taki przekonany. Dowolna pozycja, talent z potencjałem na pierwszy skład, członek podstawowej jedenastki. Może tutaj, w tych wytycznych, skoro już mamy środkowego obrońcę, możemy zmienić te wytyczne na, no właśnie, na kogo? Zmienimy te wytyczne ze środkowego obrońcy na pomocnika i niech to będzie prawy pomocnik. Proszę bardzo. Więc wyszukajmy to w taki sposób. Prawy skrzydłowy od razu zmieniło. No dobrze, damy tutaj też pomocnika i damy też prawego pomocnika i niech szuka i w taki sposób. No właśnie. Ale tych transferów, ja wiem. Każdy z was by powiedział, hej, Kornel, ale tych transferów jakby nadal mało. My potrzebujemy i chcemy więcej. Wiem, że chcecie więcej. Wiem, że potrzebujecie tego więcej. Cieszę się, że udało się nam naprawdę, naprawdę realnie jakby wpłynąć na te kontrakty.
że zrobiliśmy to bardzo dobrze. Jestem bardzo z tego powodu zadowolony. Jenan Pejcinowicz jest w drużynie od niedawna. No, na pewno, z pewnością jest w drużynie od niedawna. Co wy w ogóle do mnie mówicie? Proszę bardzo, tutaj powiemy. Średnio mi się tu grało, wypożyczenie zrobi dobrze. Dziękuję, chciałem tylko podziękować. Jenan, ja jestem też zadowolony i mam nadzieję, że ta nasza współpraca będzie się faktycznie układać dalej, tak jak z tobą układała się w końcówce tamtego sezonu. Bo wtedy to ty, mój drogi przyjacielu, byłeś prawdziwym potworem. Tak? Takie jest moje zdanie na ten temat. No dobrze, czy mamy już jakieś propozycje? Leszek Kaczmarek z Crew Aleksandra. Ej, ja chcę, Leszek Kaczmarek mnie zaintrygował. Leszek Kaczmarek brzmi naprawdę intrygująco. Mamy tutaj różne opcje tych pomocników, na przykład Eren Dinci z Werderu Brema. Proszę, możemy też jak najbardziej dowiedzieć się coś na temat tego zawodnika. Możemy jeszcze przejrzeć te wytyczne tutaj i zobaczyć, czy tu mamy jakiegoś pomocnika. Jest Daniel Chesters jako zawodnik wolny. Z LKS-u Łódź jest Anton Faze. Mateusz Stępień też, Marko Pasalić, Eddie Semedo, mamy dużo tutaj zawodników z Ekstraklasy oczywiście. No my szukamy teraz kogoś naprawdę, naprawdę już topowego. Zawodnika, który będzie tutaj kimś, będzie w stanie nam troszeczkę nadać nowy sznyt, nową jakość nadać tej prawej pomocy i będzie naprawdę bardzo sensownym i solidnym wzmocnieniem, więc jeżeli jakieś propozycje z waszej strony są, to oczywiście dajcie mi znać. Eddie Semedo, no nie wiem, czy Eddie Semedo to jest dobry pomysł. 11 miesięcy kontraktu mu zostało. Dominik Marczuk też ewentualnie z Jagi. No właśnie, ci zawodnicy mi przypominają o tym, że miałem tutaj dokonać jeszcze jednego transferu. Jakiego? A no, transferu środkowego obrońcy oczywiście. Czekajcie, chcę jeszcze tutaj też zweryfikować jakieś propozycje, czy mamy tutaj jakieś propozycje, Kadlec i tak dalej, nadal nie ma jeszcze kogoś takiego, kogo bym sobie pomyślał, wow, to jest to. Ja bym ogółem na tego prawego pomocnika, to był w stanie wydać sporo pieniędzy już, jak tak o tym myślę, sensownie, realnie, ale sporo pieniążków byłbym w stanie na niego wyłożyć. I zastanawiam się, może Julian Hedwer, chociaż on zdecydowanie ma tutaj większy jakby, bardziej jest skierunkowany na atak. A z kolei ci zawodnicy tutaj, to już raczej bardziej bym myślał o nich jako jakaś przyszłość, jako opcja na wypożyczenie i tak dalej, a nie na tu i teraz do pierwszego składu. Jest to troszeczkę problematyczne, ale chciałbym zobaczyć, czy problematycznie to nasz skład poradzi sobie bez Poltera, bez Mehmeta Chana Aydina, grając od A do Z z takim składem, jaki widzicie tutaj na załączonym obrazku. Jako zawodnicy nowi do obserwacji z Hamburgera Sportverein mamy Benesa i Hadzi Kadunić i Benes. Zacznijmy w takim wypadku nasze researche też i od tego zawodnika. Zatem przejdźmy sobie tutaj do szukania tych piłkarzy. Tym razem jednak dajemy sobie już drugą Bundesligę. I w drugiej Bundeslidze, bo Hamburger, o ile dobrze kojarzę, to jest tu? Czy oni awansowali? Nie, oni awansowali do... oni awansowali w tym naszym uniwersum do Bundesligi z powrotem. Tak. To tym bardziej to będzie dobry test dla nas. Więc mamy Denisa Hadzikadunicia i... O Jezus Maria, i zapomniałem, jak się nazywa ten ziomo, którego miałem jeszcze tutaj sobie sprawdzić. Było jakieś krótkie nazwisko. Czy to był Heyer? Nie. To był ktoś z ofensywy w ogóle. Benes, o, Laszlo Benes. 11 tysięcy euro klauzuli odstępnego. Okej. Może warto w takim wypadku rozegrać ten turniej przedsezonowy, bo dzięki zajebistemu pomysłowi, w sensie w tym momencie, to ja składam ręce do oklasków dla was. Ale ja uważam, że to jest fenomenalny pomysł z waszej strony. Wprowadzenie tego researchu wśród zawodników, żeby móc to sprawdzić, żeby móc zobaczyć nowe opcje, to jest naprawdę dla mnie z waszej strony szapoba, kapitalny pomysł. My z kolei tutaj, no nie omieszkam przetestować jakichś nowych opcji w naszym składzie. Mamy spore luki w obronie swoją drogą. Trzeba będzie wzmocnić ten blok defensywny pod wieloma względami. Na pewno musimy wziąć na to poprawkę, że mamy jakby zapas, jeżeli chodzi o pozycję napastnika. Natomiast jeżeli chodzi dalej, spoglądając na pozycję obrońcy, to już tak dobrze nie jest. Tymczasem Keke top! Jaki jest Keke?
proszę napisać w sekcji komentarzy, czy Keke top? Keke top. Keke top? Keke top. Fenomenalnie, Keke top 1-0 z hamburgerem Sportverein. Ja pier... Czy ja wam pokazywałem cały czas swoją mordę? Czy ja wam pokazywałem cały czas swoją mordę zamiast tego wyniku? Jeżeli tak, to przepraszam.